serdecznie na kolejnej konferencji projektu Wrocławy w sprawie zbiórki funduszy na leczenie Renaty Cichockiej. Jak zatytułowany był mail, Renata Cichocka jest już w Chinach, no było to tak błyskawiczne, że ale jak gdyby tutaj poproszę Pawła Kamińskiego, żeby przybliżył, bo wszyscy byliśmy tym zaskoczeni, z Renatą Cichocką włącznie. Także w piątek po południu Renata dostała wiadomość, że są już bilety, że może lecieć do Chin. Także wszystko odbyło się tak na wariackich papierach, szybkie pakowanie, zarwana noc przez Renatę i o godzinie 12:30 już była odprawa na Okęciu w Warszawie i dopiero wtedy dotarło do Renaty, że ona leci do tych Chin. Wczoraj się kontaktowałem z Renatą, Renata powiedziała, że dotarła, droga była bezpieczna, dotarła na miejsce i od jutra lekarze się nią zajmują, dzisiaj jeszcze ma taki dzień na odpoczynek. Także na bieżąco będziemy mówić, co się dzieje z Renatą i jak przebiega jej leczenie. Dzisiaj też się z nią połączyłem, bo nie mogliśmy zwołać konferencji, bo była zabiegana i dzisiaj się z nią połączyłem i Renata ma coś do przekazania dla wszystkich. Witam wszystkich z ciepłego dnia. Podróż była troszkę męcząca, ale już odpoczęłam i zaczynam przygotować się przeciwnik duchowo na leczenie. Jutro spotkam się z lekarzami i będą mi robić te badania. Bardzo chciałam jeszcze przed wylotem podziękować wszystkim, którzy cały czas zaangażowali się w pomoc dla mnie. Przepraszam, ale tak naprawdę z dnia na dzień otrzymałam informację, że są bilety i już możemy lecieć do Chin. Dlatego nie mogłam się spotkać z mediami, będąc jeszcze w Polsce, żeby przekazać wszystkim swoje serdeczne podziękowanie. Dlatego też prosto z Chin pragnę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim aniołkom, które są zaangażowane w pomoc dla mnie, a są to różne środowiska i osoby. Przede wszystkim chciałabym podziękować Izabeli Sokołowskiej, jej członkom grupy Light of Hope, Fundacji z Uśmiechem, Centrum Wolontariatu Wrocławy, to jest też model Wrocławowi, Oriolski Ruch Świecki, który też się angażuje, moje wspaniałe koleżanki z Forum Amazonek, organizatorzy aukcji na Allegro, to są wrocławskie szkoły. Dziękuję wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy przyłączyli się do pięknej akcji Kwiatki dla Renatki oraz całej społeczności Gminy Kwiatki, która też ogromnie mnie wsparła. Z całego serca dziękuję wszystkim wrażliwym serduszkom za każdą okazaną pomoc. Proszę też o dalsze wsparcie, ponieważ jak wiecie, nie ma jeszcze całej potrzebnej kwoty na leczenie. W tej chwili dzięki naszej wrażliwości wybierana kwota wynosi 15 tysięcy. Wszystkie osoby, które mogą i chcą mi pomóc, proszę o kontaktowanie się z moim koordynatorem Pawłem Kamińskim, który jest na miejscu, lub z Natalią Wartkę z Life of Home. Dane do kontaktu z tymi osobami są na moim blogu. Z całego serduszka dziękuję wszystkim prywatnym osobom, które mi wspierają duchowo, jak i finansowo. Walka o moje życie nie jest łatwa, ale w tych ostatnich tygodniach nauczyłam się tak wiele. Jesteście przy mnie i dla mnie. Wasze serca i dobroć odczuwam tak intensywnie, że jestem w stanie iść z waszą wiarą i pomocą dalej, by odzyskać to moje maleńkie życie. Jesteście dobrym, jesteście słowem i tchem, jesteście moją nadzieją. Dla was zrobię wszystko, co w mojej mocy by żyć. Dla was, dla mojej rodziny. W związku z tym planowane są dwa następne przedsięwzięcia i to jest tak 30 czerwca na Placu Wolności odbędzie się taki happening, event, gdzie będziemy rysować serce dla Renaty. Będą tam występy młodych różnych artystów z wrocławskich szkół i instytucji kultury, a przede wszystkim dzieci z Wrocławka będą pod pomnikiem, tam na tym kwadracie jak gdyby pomnik, budki telefoniczne, ulica od strony SDH-u będą malować wielkie serce kredą i to jest jak gdyby taka akcja też promująca i to odbędzie się 30 czerwca od godziny 14:30 na Placu Wolności i jeszcze jedna impreza następna to jest 9 lipca i o tym już Paweł. Tak, 9 lipca planujemy na małej hali OSIR o godzinie 16 rozpocząć koncert. Na tym koncercie wystąpią młode wrocławskie zespoły, odbędą się pokazy tańca, przeprowadzimy również licytację. Także zapraszamy na ten koncert, godzina 16, 9 lipca, mała hala OSIR. To tyle, czy są jakieś pytania?
Jest 115 tysięcy, Renata liczy jeszcze na więcej, bo jak cały czas jest wygłaszane od początku, potrzebne jest 150 tysięcy. Dlatego jest już w Chinach, bo warunkiem jak gdyby wylotu do Chin było zbierania kwoty 80 tysięcy. No skoro jest 115 tysięcy, no to kwota 80 tysięcy została uzbierana i mówię, to był ten warunek, aczkolwiek nadal liczymy na wsparcie, no bo diagnoza przed operacją, ale również po operacji wykaże, jak gdyby, czy Renata będzie tam musiała być 2 tygodnie, 3 miesiące, a może 1,5 miesiąca. No to wszystko jest związane z kosztami. Ze swojej strony mogę jedynie też podziękować wszystkim tym, którzy się włączyli, bo zebranie w ciągu 10 dni prawie 80 tysięcy złotych, to jest to no, jednoznaczne udowodnienie, że Włocławek stać na tą zwykłą ludzką solidarność i jak gdyby na te takie działania ponad podziałami, ponad jakimiś takimi, nie wiem, własnymi przekonaniami, że jeżeli jest osoba konkretna, która oczekuje pomocy, której możemy pomóc, no to włączamy się w tą pomoc. Tutaj jeszcze warto dodać, że to nie tylko sam Włocławek, to są również miejscowości ościenne, przede wszystkim Izbica i Choceń, ale również, bo to są zdjęcia na portalu Młody Włocławek, zbiórka w Stanach Zjednoczonych, w miejscowościach amerykańskich, gdzie przyjaciele Renaty też zbierali ileś dolarów. Także no, akcja pokazała, że jeżeli się sprawnie, tutaj się należą ukłony Pawłowi, że od swojego młodego wieku sprawnie to koordynuje przy współpracy z Angeliką z Centrum Wolontariatu Włocławek, jest naprawdę, jak gdyby może to pokazać, że po prostu można. Jeżeli się chce, to po prostu można zrobić cuda i mamy nadzieję, że Renata Cichocka nie jest pierwszą naszą taką dużą akcją, bo już wiemy o następnych potrzebujących i będziemy chcieli też w miarę możliwości się włączać i wspierać następnych potrzebujących. Dziękuję.